Dzień dobry w poniedziałek 26 lutego. Radio Kwidzyniaków. Przysłowie. Jak dym w górę szybuje, zawsze to mróz zwiastuje. Imieniny obchodzą Aleksander, Mirosław oraz Bogumił. Prognoza pogody. Pogodnie i tylko sporadycznie częściowe zachmurzenie. Temperatura od minus 14 do minus 6 stopni. Wiatr 12 km na godzinę. Ciśnienie 1029 hektopaskali. Wilgotność 40%. Radio Kwidzyniaków. Repertuar kina. W związku z tym, że dziś poniedziałek, to w naszym kinie o godzinie 19 DKF Powiększenie, a w nim dramat niemiecki Powrót do Montauk. Jeżeli masz jakiś problem, a chciałbyś uzyskać pomoc radnego, to przypominamy, że nasi reprezentanci w samorządzie miejskim są do dyspozycji w każdy wtorek i środę. Jutro przyjmuje zastępca przewodniczącego rady Lidia Bielawska-Karatysz od godziny 15 do 16, a we środę dyżurują Franciszek Galicki i Marek Sidor w tych samych godzinach. Dobre wieści dla kibiców żeńskiego Szczypiorniaka. MTS 1, rocznik 2006, wygrał pierwszy z czterech turniejów finałowych Ligi Wojewódzkiej. A MTS 1, rocznik 1999, zwyciężył w 1/4 finału Mistrzostw Polski. W Piwnicy Kulturalnej 2 marca o godzinie 21 wystąpią Marcin Świetlicki oraz Świetliki. Zawitają oni do Kwidzyna w ramach 25-lecia zespołu oraz z okazji wydania książki Rafała Księżyka Nieprzysiadalność poświęconej liderowi grupy. Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin w Kwidzynie ogłasza nabór do szkółki jeździeckiej. Zajęcia prowadzone będą od marca w Miłosnej. Wymagany wiek to minimum 10 lat według rocznika. Brak przeciwwskazań do jazdy konnej ze względu na stan zdrowia, zainteresowanie jazdą konną. Zapisy przyjmowane będą w obecności jednego z rodziców. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 692 396 303. W czwartek, 1 marca, uroczyście będzie obchodzony Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Rozpoczęcie o godzinie 10 w punkcie widokowym w Marezie. Informujemy, że do końca lutego w ramach przedsięwzięcia Aktywne Sołectwo Pomorskie można składać wnioski o dofinansowanie na m.in. remont świetlicy wiejskiej, budowę boiska czy siłowni pod chmurką.
Gminy z naszego regionu mogą dostać do 10 tysięcy złotych. W części publicystycznej Michał Czarnecki w poszukiwaniu przejścia na ulicę Graniczną. Dobry, Michał Czarnecki, Radek Kwidzyniaków, rozmawiam z Panią. Alicja Laskowska. Pani Alicjo, widzę, że szła Pani od Urzędu Miasta parkiem w stronę ulicy Granicznej. Jak widzę, też chciała Pani skorzystać z schodów, których tutaj nie ma, aby się przydały, tak? Tak, zgadza się. Jestem zdziwiona, że właśnie nie ma tutaj schodów, że ścieżka się tak urywa niespodziewanie. I teraz no tutaj nie wiadomo dokładnie, jak zejść w dół. Widzę, ludzie albo zaryzykować iść potem stromym, albo wracać z powrotem na górę. Dziękuję Pani bardzo. Tradycyjnie w pierwszy weekend marca rozpoczyna się Szała Maja. W piątek start o godzinie 8, pierwszy dzień zmagań zakończy występ Gwiazdy Festiwalu o godzinie 21. W sobotę rozpoczęcie także o 8, a o godzinie 20 koncert galowy. Impreza będzie się odbywać w Kinoteatrze, wstęp wolny. Z dniem 12 marca zostanie wprowadzona druga w naszym mieście strefa ograniczonego postoju. Po parkingu na wysokości siedziby starostwa przyszedł czas na ulicę Braterstwa Narodów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Targową do ulicy Batalionów Chłopskich. Obie kwidzyńskie strefy obowiązują od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17. Przypominamy, że parkowanie pojazdów wewnątrz strefy jest bezpłatne, jednak ograniczone czasowo do 1 godziny. Zatem kierowcy potrzebują kart zegarowych, które dostępne są w starostwie, urzędzie miejskim i straży miejskiej. Radio Kwidzyniaków. Zapraszam Państwa do lektury najnowszego numeru Pulsu Kwidzyna. Hello. Puls Kwidzyna.